10-osobowa delegacja z Mołdawii odwiedziła gminę Sadowie. To grupa rolników i lokalnych producentów win z gminy Krokmas, którzy przyjechali podpatrzeć, jak wygląda rolnictwo w gminie Sadowie i porozmawiać o dobrych praktykach. Everything is so clean, wszystko fine, jest bardzo czyste, perfect. Perfekcyjne. Because in Moldova also have big ones, small ones. W Mołdawii również są mniejsze gospodarstwa, jak również większe gospodarstwa, więc tutaj jest pewne podobieństwo. Wizyta Mołdawian została zorganizowana w ramach projektu, który ma na celu optymalizację łańcucha dostaw i zwiększenie dochodowości drobnej produkcji rolnej w Mołdawii. W gminie Krokmas gmina Sadowie realizuje program tzw. polskiej pomocy, w ramach którego przekazujemy swoje doświadczenia związane z członkostwem w Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest od 2022 roku, a finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ma już wymierne korzyści. Już zakupiliśmy chłodnie na owoce i warzywa. Zakupiliśmy też takie mniejsze chłodnie, które będą wykorzystywane, tak można powiedzieć, jak paczkomaty, czyli rolnik, który ma niewiele warzyw, owoców, może sobie do tej małej chłodni włożyć powiedzmy 50 kg i na 2-3 dni, dopóki nie znajdzie nabywcy, tak żeby te warzywa czy tam owoce się, raczej bardziej chodzi o owoce miękkie, żeby się nie psuły. Zakupiliśmy też 40 kW fotowoltaiki, które będą wspomagać też gospodarstwa rolne w tej gminie, gminie Krokmas, która bierze udział w projekcie. Goście z Mołdawii obejrzeli dwa największe gospodarstwa w gminie Sadowie, w Łężycach i Biskupicach. Spotkali się również z samorządowcami i szefami jednostek z gminy Sadowie. Bardzo mili ludzie i no dobrze nam się współpracuje. Może tutaj nie ma jakichś takich konkretnych, wymiernych korzyści w sensie finansowym, ale ta współpraca układa się dobrze. W ramach studyjnej wizyty, która potrwa 3 dni, zaplanowano oglądanie inwestycji gminnych oraz zwiedzanie regionu świętokrzyskiego.